No dobrze. Czytaj. Śmierć pochłaniam skrycie, by jutro zrodzić życie. O, całkiem ładne. Może to moje dzieło? Czy to odpowiedź? Ziemia. Pochłania śmierć, rodzi życie. Pisz. Jarl. Szkoda, że w Alfheimie nie wiedziałem, kim jestem. Nie czułbym się tak źle, zabijając elfy. Nie mam pewności, czy to właściwy wniosek. Nie masz czego żałować. Elfy wciągnęły nas w swoje sprawy. Nie, już rozumiem. Mieliśmy tam boskie sprawy, a one nam przeszkadzały. Zajmowały nas drobnostkami. No i znowu zostawimy to bez komentarza? Po prostu odkąd wiem, że jesteśmy bogami, czuję się silniejszy. Chyba poczułeś się nieco zbyt pewnie. Potęga stawia cię przed trudnym wyborem. Możesz służyć sobie samemu, albo korzystać z boskości w służbie innym, tak jak Tyr. Ludzie go kochali, co? Ano, był bogiem wojny, ale walczył o pokój. Słynął z niezwykłego heroizmu i prawości. Potęga i wiedza pomagały mu kończyć wojny, a nie je wszczynać. Więc bogowie mogą być dobrzy. Raz na jakiś czas się taki trafia, fakt. Są tu wzmianki o miejscach, których nie znam. Tyr chyba lubił podróżować. Tyr wierzył, że remedium na wojny i chaos jest mądrość, a nie siła. Wiedział też, że kontakt z innymi kulturami daje perspektywę, jakiej nie ma się, gdy żyje się w izolacji. Odyn zawsze gromadził wiedzę i zachłannie jej strzegł, zaś Tyr otwarcie się nią dzielił w imię wspólnego dobra. Śmiertelnicy go za to kochali, zasypywali go podarkami, gdziekolwiek się nie pojawił. Więc co się z nim stało? Z czasem Odyn zaczął w nim dostrzegać zagrożenie. Podejrzewał go o to, że skrycie pomaga gigantom, zamiast wykradać ich sekrety dla asów. Szczerze mówiąc, mnie oskarżał o to samo. Ale myślę, że w przypadku Tyra się nie myli. Myślisz, że Tyr pomagał gigantom? Owszem. Czuł się współodpowiedzialny za cierpienie, które zesłał na nich Odyn. Podejrzewam, że pomógł im zatrzeć za sobą wszelkie ślady. Wieża łącząca światy! Dokładnie. Nie wiem, co się z nią stało, ale czuję, że maczali w tym palce zarówno giganci, jak i sam Tyr. Gdzie jest ta czarna runa głowa? Nie wiem. Nigdy tu nie byłem. Kamień! To musi być to! Oczywiście. Co teraz? Bracie, wichrołap na wichry ten, ale gdzie mogą być te wichry? Wichry czego? O, nie powiedzieliśmy ci. Kiedy byłeś chory, udaliśmy się po ratunek do Helheimu. Naprawdę? W skrócie, było okropnie. Ale twój ojciec poznał nową sztuczkę z drobną pomocą Broka. Brok też tam był? Ale... ja... jeszcze o tym pogadam. Stanie w bezruchu, źle się kończy, bracie.
Kian Dup z mojej ojczyzny. Kiedyś miałem własny, bardzo podobny. Weź go, chłopcze. Tak, chłopcze, weź go. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda nam się nóż do masła. Dlatego właśnie nikt cię nie lubi. Nieprzyjazne powitanie. Doświadczenie. Spójrz, po bokach są małe przejścia. Idealne dla chłopca. Ale są małe dla ojca. Idź, poradzę sobie. Ostrożnie, bracie. Ciebie trafię w krześle i coś cię tu przewołuje. Cicho, głowo. Nic ważnego. Pamiętaj, po co tu jesteśmy. Dobrze. Stworzono to w pustynnej krainie, bardzo daleko stąd. Żyją tam bogowie? Ależ oczywiście. Wielu, wielu bogów. Dobrych czy złych? Nie da się ich tak łatwo podzielić. Yeah!
znajdowało w tym skarbcu. To nic ważnego. Wydawało się ważne. Zachowałem się impulsywnie. Nie zajmuj się moimi błędami. Rany, nie musisz się tak tłumaczyć. Może po prostu lubisz tłuc ceramikę? Ha! Wydaje się logiczne, że drugi pierścień powinien działać jak pierwszy. Musimy tylko schwytać wichry. A ty? Myśl jest szybsza niż wiatr. Coś, co wymaga ruszenia głową zamiast nogami. To mi się podoba. Wiecie, jak na kogoś uwielbionego, który miał niezłą paranoję. To przez Odyna. Miał powody. Będzie bolesna. Chcę wszystko wiedzieć. Ty nie znosisz bycia Bogiem, ale mnie się to podoba. Kolejne małe przejścia. Wiem. Idź. Nie mogę na to patrzeć. Powodzenia.
Pomyślałem, że piły były straszne. Spójrz! To wielkie wilki! Skol i Hati! W istocie! Zwiastuni dnia i nocy. Ragnarok zacznie się, gdy złapią słońce i księżyc, tak? Tyr je znał? Nie wiem, ale musiał je lubić, skoro poświęcił im całą ścianę skarbca. Nie masz z tego żadnej frajdy? Z bycia Bogiem? Z przygód w niesamowitych miejscach? Może mama chciała, żebyśmy się rozerwali. Wszystko, co przeżyliśmy, to prezent od niej. Co się dzieje? Pułapka. Ojcze! Chłopcze, uciekaj stąd! Nic mi nie jest! Jak cię wydostać? Łańcuchy na ścianie! Ale widzę aż trzy! Co mam robić? Atreusie, skup się, poradzisz sobie! Pośpiesz się, nie chcę sprawdzać, czy mogę utonąć. Dobra, myśl. Hati to ten srebrny, ściga księżyc. Skol jest złoty i ściga słońce. To pomimo zdobycz, zacznie się Ragnarok. Ale kolejność jest zła. Dobrze. Księżyc będzie z lewej, słońce z prawej, a Midgard po środku. Ale którą dźwignię pociągnąć? Środkowa! Lewa. Muszę je ustawić. Księżyc z lewej, słońce z prawej. Środek! Prawa! Księżyc z lewej, słońce z prawej. Midgard po środku. Lewa, chłopcze! Środek! Prawa, chłopcze! Księżyc Midgard słońce. Księżyc Midgard słońce. Myśl! Udało się! Jednak nie mogę. Zawsze coś. Nie zatrzymało się! Zaraz! Od czego jest ten łańcuch? Ojcze! Nad tobą! Chłopcze! Musisz zatrzymać łańcuch!
Nie wiem! Czekaj, wiem co zrobię! Jej luz! To jedyny sposób! Nie działa! Przecież powinno! Jej nóż. Wiem. Ocalił ci życie. Wykazałeś się sprytem. Zobaczmy, co ma dla nas Tyl. O nie! Runa ochronna Frey! Zatarła się! Co teraz będzie? Idziemy dalej.
przybył. Ale dla bogów to łatwizna. Zabijałem większych. Własny tron. Ta, zakręciłem się. Którędy do misy z piaskiem? Skoro poznaliśmy runę wiodącą do Jotunheimu, możemy wrócić do bramy na szczycie i zrobić użytek z magicznego dłuta. No i to rozumiem.
Coś chcesz, chłopcze? Coś ci chodzi po głowie? Cośmy ustalili w tamtej... Co zepsuliście? Mam nadzieję, że tego chciałeś. Kto stworzył te cudeńka? No? O czym żeśmy jeszcze gadali? Że jestem Bogiem. Chcę zobaczyć jego minę. Nie. Mogłem ci wcześniej wyjawić prawdę. Ale teraz ty nie możesz się wygadać. Czemu mam ukrywać, kim jesteśmy? Sekretne specjalność od jednego. Winni się jak sekrety. Zważmy.
To nie znaczy, że trzeba kłamać znajomym albo rodzinie. Sindri z pewnością by zrozumiał i zrobił to samo. Nie przejmuj się. Cieszę się, że jestem przydatny. Z pewnością trochę ci ulżyło. Yeah!
nic nam nie da. Byłeś nieuprzejmy bez potrzeby. Twoja matka uważała inaczej. Po tym, co mówiłeś na jej temat, nie jestem pewien. Była kimś znacznie lepszym. Nie pozwolę ci jej oczerniać. Chyba powinniśmy się nimi zająć. Nie pozwalaj sobie. No co? Powiedział. Może. Come on.
maszyną zatrzęsłaś! Podróży do Jotunheimu. Nie, trzeba usunąć. Nie możemy tego wykluczyć, ale nieznane są ścieżki.
nieprawda. Ani Freja. Tylko sobie z tym mówimy. Zagrożeniem. Powiemy jak i możemy ich pomóc. No może nie wszystkich. Póki co. Magnie mógł, ale przegrał. Nie są od nas lepsi. Wyzwanie. Popatrz. Nieważne. Zachowaj czujność, chłopcze. Jeśli Modi nas znalazł, Baldur musi być blisko. Nic mu nie powiesz. Zostawisz go mnie. Żebyś go zabił. Bo tak się rozprawiasz z prawami, tak? Bo on zrobiłby to samo. Zrobił to, co uznasz za konieczne. A ja ci pomogę. Nie. Dalt!
Przedostaniemy się na górę. Popsute. A może Modi jakoś zdołał zerwać połączenie z drzewem świata, żeby nas przekierować? Kolejna walkiria. Na mój znak. Yeah.
mnie już uczyć. I tak nie słuchasz moich lekcji. Robię wszystko, czego żądasz. I chcę tylko poznać prawdę. Skąd te ogniste ostrza? Czemu je ukryłeś? Mówiłeś, że zabicie go ma konsekwencje. Kogo jeszcze zabiłeś przed... Słyszysz mnie? Słyszę, ale nie zamierzam o tym rozmawiać. Nie denerwuj mnie. Dobra. Wiesz co, Mirze? Wiem już wszystko, co chciałem wiedzieć. Nie zostało mi nic do odkrycia. A, gratulacje. Uważajcie, bracia. Tunele w ścianach wskazują na to, że niedawno grasował smok. Już go zabiliśmy. A, serio? Cóż, jak było? Co tam jest napisane? Nie będzie gorsza. Co mi to? Zabiliśmy tu już prawie... Jeszcze się pisze? Thank you.
Chłopcze. Thank you.
spodziewałem się was. Najwyraźniej nie jestem potrzebny. O co wam chodzi? Ta cisza jest nie do zniesienia. Bez owo, skupiamy się.